Siemanderko widzowie, witajcie, to jest druga część 14 odcinka, a tak naprawdę już 15 odcinek, nie będziemy komplikować. 15 odcinek serii Tropicraft i dzisiaj będziemy wykańczać ten dom, który zaczęliśmy budować w zeszłym odcinku, dom modern, i nadal będziemy uczyć się piąte przez dziesiąte, jak posługiwać się właśnie klockami w trybie modern. No i zacznijmy od razu od skończenia tego wejścia, które tutaj na zdjęciu posłużyło nam jako drzwi przesuwne. Tutaj niestety nie możemy tego zrobić, ale możemy sobie zrobić piękną drewnianą ścianę, na tle której będą widniały drzwi wejściowe do domu, bądź też drzwi tarasowe, aczkolwiek chyba jednak będą to drzwi wejściowe. Umieścimy drzwi drewniane, żeby nie psuć klimatu. I cóż, pamiętacie, w ostatnim odcinku pokazałem wam tego oto screena. W rzeczywistości ten screen, właściwie to zdjęcie tego domu, a właściwie ten dom, to jest tylko tło dla tego samochodu, który widnieje tutaj na tym obrazku, i w rzeczywistości właśnie to ten samochód jest centrum tego obrazka. Dlaczego? Dlatego, że jest to w pewnym sensie może nie tyle reklama, co zdjęcie po prostu samochodu na tle modernistycznego domu. Jednak nas interesował dom, więc ważne było to, jak wygląda, i ten samochód tutaj się dla nas praktycznie wcale nie liczy. Dlatego też musiałem znaleźć ten dom. To nie było łatwe, chociaż mi też nie przysporzyło wielu problemów, żeby znaleźć projekt tego domu, który wystąpił na zdjęciu w tle tego samochodu. Dlatego też znalazłem. I słuchajcie, ja będę tutaj sobie budował w tyle ścianę tylną, a za chwilkę wyświetlą wam się zdjęcia tego domu, jak on wygląda w rzeczywistości, omówimy wszystko od A do Z. Także bierzemy pierwsze zdjęcie, które będzie... O! Słabo jest? Co on w bociana się bawi, czy w małpę? Na drzewie sobie śpi. Tego jeszcze nie grali. No dobrze, pierwsze zdjęcie. Spójrzcie no tylko. Tak wygląda ten dom w rzeczywistości. Na szczęście... O, jak mi głos zapiszczał, bo jest bardzo rano. Struny głosowe jeszcze, wiecie, nie wyślizgane. To jest ten dom, który tak wygląda w rzeczywistości. Został on zbudowany w szczerym polu, co oczywiście nas za bardzo nie interesuje, aczkolwiek spodziewałem się czegoś piękniejszego naokoło tego projektu niż tylko... złoto-zielonej murawy. No ale cóż, nie będziemy się tutaj zagłębiać. My mamy dużo ładniejsze klimaty dookoła swojego domu. Spójrzcie, ten dom w rzeczywistości jest dwa razy dłuższy niż taki, jakiego my go zbudowaliśmy. Jednak nam taki duży dom nie jest potrzebny, ponieważ my się dopiero uczymy. Dlatego poszliśmy na skróty i ciachnęliśmy go sobie na pół. Dobra, a teraz to, co nas najbardziej interesuje, czyli tył tego domu. Spójrzcie, są to panele z bardzo, właściwie segmenty z bardzo, ale to bardzo modernistycznymi oknami, które nie zdradzą nikomu z zewnątrz, co kryje w środku ten dom. I o to chodzi, żeby poczuć się w tym domu jak w domu, żeby nie czuć na sobie spojrzenia wszystkich osób, które gdzieś tutaj, powiedzmy, ulicą sobie by szły, czy coś w tym stylu. Bo bardzo wiele domów w stylu modern właśnie są takie, znaczy bardzo wiele, jest dużo projektów, które praktycznie są ze szkła, cały dom przeszklony. Dla mnie to jest takie trochę, wiecie, nie wiem, jeżeli ktoś lubi, to sobie buduje, w każdym razie my się skupmy na tym. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć okien. Ja kilka z tych okien na pewno dodam. Tylko na co warto jest zwrócić uwagę? Na to, że te okna są takie jakby
umieszczone nie w środku segmentów, a na ich krawędziach. Spójrzcie, że okno jest krawędzią segmentu, gdzie jeden segment łączy się z drugim. Na to również trzeba zwrócić uwagę przy dodawaniu tychże segmentów. Także zaraz będziemy je dodawać. Kwestia jest tylko odpowiedniego doboru miejsca umiejscowienia tych okien, żeby one spełniały jakąś mądrą rolę w domu. Dlatego trzeba to też przewidzieć troszeczkę w przód, jednak można zrobić to, wyobraźcie sobie, po wykończeniu wnętrza domu, czyli po prostu tą ścianą wewnętrzną zająć się na sam koniec. Teraz ustalę mniej więcej, chciałbym na przemian okna, więc to usunę i dam je troszeczkę bliżej tamtego pionowego, natomiast tutaj dam poziomy. Zaraz, pionowe to tak, no, to taki ze mnie budowniczy. To jest pion, tak, to jest okno pionowe, natomiast to po prawej to jest okno poziome. Dobra, i ja już tutaj w ogóle, jeszcze jedna rzecz, jeżeli będziemy mieli ścianę o grubości dwóch klocków, to nie możemy dać szyb, jednak ja dam te szyby później, żebyśmy sobie mniej więcej zobaczyli, jak to będzie wyglądało z tymi szybami. A dlaczego nie jestem do nich do końca przekonany, to zobaczycie już niedługo. Teraz musimy wyrzeźbić przede wszystkim segmenty, całe segmenty. Musimy je to jakoś odpowiednio połączyć z liniami okien. Także na krawędziach okien tworzymy linię segmentów. Najlepiej będzie to widać z zewnątrz później, bo tak naprawdę to głównie chodzi o to, żeby w te okna patrzeć od wewnątrz, ale na okna patrzeć z zewnątrz, nie? Taka, wiecie, filozofia budowniczego. No, wypełnię to teraz szybami, tylko tak czasowo, żebyście sobie zobaczyli mniej więcej, gdzie będą okna. Zresztą ja też chciałbym wiedzieć, gdzie te okna będą, w razie, żeby tutaj żadnej gafy nie strzelić. No i jeszcze kilka linii. Jedna pójdzie do góry, druga natomiast powinna gdzieś tutaj złączyć się z oknem, także puścimy ją sobie przez środek, a następnie do góry i do dołu, czy nie? No, tak będzie odpowiednio. Teraz zostaje nam druga część ściany wewnętrzna. Teraz właśnie sobie wypełnimy dziury, które powstały przy tworzeniu segmentów. Zasłonimy je. No i oczywiście te segmenty wewnątrz domu, które powstaną, zostaną wypełnione odpowiednim kolorem ścian, który wiadomo, już będzie kwestią gustu. Można to sobie powypełniać różnymi kolorami, a nawet nie trzeba wypełniać w ogóle, bo podczas budowy tego domu zauważyłem, że w ogóle nie trzeba budować, nie trzeba ich wypełniać, gdyż całkiem ciekawie one wyglądają. Nie wszystkie, to przyznam, że nie wszystkie te wnęki wyglądają ciekawie, ale kilka z nich było takich, w których fajnie by było umieścić obraz, a na przykład nie zabudowywać jej. No ale nad detalami będziemy zastanawiać się później. Na razie zobaczymy, jak tutaj pogodzić szyby z oknami, przede wszystkim szyby z oknami, czyli mam tutaj na myśli szybę z miejscem na to okno, tak żeby nie było właśnie tego prześwitu i prawdopodobnie najlepiej spisze się tutaj zwykłe szkło. Jako że używam Connected Textures, to nie będzie tutaj problemu, zobaczcie, jak ładnie się ramka tworzy. Nie będzie tutaj właśnie widać tak jakby tego okna takiego kwadratowego, tylko będzie tam w tym miejscu, w którym być powinien. No i oczywiście żadna gnida nam w nocy przezeń nie wlezie. Powiedziałem, jakbym pana Tadeusza pisał co najmniej. No i teraz tak. O, tutaj jeszcze, właśnie o tym zapomniałem. Zobaczcie, segmenty się bardzo ładnie połączyły. Z zewnątrz to wszystko elegancko wygląda, natomiast w środku wygląda to troszeczkę mniej elegancko, ponieważ jeszcze musimy to dorobić. Zaraz przetestujemy motyw na podwójną szybę, czyli zobaczymy, czy spisze się to, jeżeli szyba będzie wypełniona z dwóch stron ścian, czy lepiej będzie, jak będzie wewnątrz szyba we wnęce. Na razie musimy wypełnić ściany i wiecie co, po krótkim zastanowieniu powiem wam, że ten kolor ścian wewnątrz przestaje mi się podobać, ponieważ jest taki dosyć blady. Ale tym kolorem na razie się nie będę przejmował. Jeżeli będziemy wypełniać już środek meblami, to wtedy zobaczymy, gdzie
będzie najładniejszy kolor. Mało tego, znalazłem jeszcze jedno zdjęcie tego domu. Wyobraźcie sobie, zdradza on malutką tajemnicę tego, jak wygląda w domu. Jak wygląda w środku ten dom. I spójrzcie na to. Zobaczcie, dom w środku jest iście biały, w odpowiednich miejscach oświetlony i meble są raczej w ciemno jasnych kolorach. Nie ma tutaj kolorów konkretnych, jest tylko kontrast pomiędzy bielą a bardzo ciemnymi kolorami, bo ta kanapa zdaje się wygląda jakby była, nie wiem, ciemnobrązowa na przykład. Więc tak również, a no i jeszcze biały dywan, szara posadzka, to są bardzo istotne elementy. Prostota, przede wszystkim prostota, to jest najistotniejsze, na to musimy zwrócić największą uwagę, więc tak też będziemy się zachowywać podczas upiększania tego domu, ale oczywiście jesteśmy w Minecrafcie, nie bójmy się testować, nie bójmy się dodawać swoich rzeczy, bo oczywiście domek ma być w naszym stylu, a nie w stylu kogoś, kto go zbudował. Także myślę, że wnętrze, jak i podczas budowania domu na zewnątrz, można sobie jakoś tam odpowiednio dopasować według własnych potrzeb i jeżeli mamy jakiś własny pomysł, to należy się nim posiłkować i wdrażać swoje nowe pomysły właśnie do tego projektu. No, teraz kończę już wypełniać ściany, za chwilę będziemy mieli czytelny obraz tego, jak wygląda dom wewnątrz, w środku, jak wyglądają te ściany i już wiem, że wyglądają jak łaciata krowa, szczególnie z tym kolorem, dlatego na razie sobie darujmy, niech ten kolor zostanie taki, jaki jest. Troszeczkę to przypomina japoński styl ścian segmentowych, no ale nie tak ma być. I dobra, teraz tak, okna. Widzę, że są ładniej wyglądają, jeżeli są od środka widoczne we wnętrze, więc tak zostanie. Teraz jeszcze tylko pytanie, czy przydadzą im się parapety, bo na przykład tutaj na tym pionowym okienku parapecik na pewno byłby ładny. Tutaj jeszcze ściana wewnętrzna mi została jedna. Pionowy parapecik byłby ładny, natomiast poziomy już może troszeczkę popsuć ten temat. Zaraz zobaczymy. Zdjęcie, które przed chwilą oglądaliśmy, bardzo ładnie obrazuje nam to, jak mają wyglądać ściany w domu i rzeczywiście prostota jest najładniejsza, dlatego też tutaj przy wejściu zrobimy sobie taki jasny kącik i prawdopodobnie wszystkie ściany pójdą w kolorze białym w tymże domu, jednak na razie będziemy skupiać się na rzeczach, które tworzymy obecnie. Czyli właśnie tenże salonik, no i jeszcze co, posadzka również jest bardzo istotna, ponieważ musi być też jakaś, wiecie, granica pomiędzy podłogą a ścianami, żeby to wszystko się ładnie komponowało. No i kolory pośrednie, czyli tutaj mamy ciemno-szary zastosowany i biały, więc kolorem pośrednim najładniejszym będzie oczywiście szary, zwykły. Dlatego też podłoga będzie spełniała taką neutralną rolę, żeby, wiecie, była jakaś różnorodność, ale żeby podłoga nie była, jakby nie skupiała naszego wzroku na sobie najbardziej. Dlatego też jeszcze w ogóle mamy tutaj, co my tu mamy? Mamy tutaj, ja nie pamiętam, co to był za blok, gdzie on jest. Tutaj endstone, tak, to był endstone i szara, jasna szara wełna. Za chwilę przetestujemy, co ładniej wygląda na podłodze. No cóż, w ogóle chyba smooth lighting mam wyłączony, bo tak mi dziwnie oświetla podłogę. No, szary, czy taki raczej kremowy? Szary, kremowy, kremowy, szary. Ten po lewej przynajmniej wygląda trochę jak podłoga, natomiast szary to kolor szary. Chyba ładniej wygląda. No, tak będzie najlepiej. Zrobię tutaj dywan, który było również widać na zdjęciu i zrobię również te niby mebelki takie, wiecie, bo one bardzo niskie były, no, to bardziej coś jak leżak wyglądało, taki, wiecie, do odpoczynku, tylko tak trochę przy wejściu. Właśnie tu jest ten problem. Mamy wyjście na taras, to przy wyjściu na taras takie meble będą mogły sobie tutaj stać. Natomiast gdyby to było wejście do domu, no to meble tego typu przy wejściu do domu raczej by nie pasowały.
ale wiadomo, każdy jest kowalem swojego losu i swojego domu i sam decyduje o tym, gdzie co stoi. No ale cóż, zrobimy tak, żeby było ładnie. Wymienimy podłogę. Myślę, że jeszcze kawałeczek i powinno być dobrze, przynajmniej na razie. Zajmiemy się teraz częścią właśnie taką wypoczynkowo-salonową, która będzie tam przy wejściu. Zanim jednak zagracimy całe mieszkanie, należałoby również znaleźć jakieś inteligentne, mądre przede wszystkim miejsce na schody na górę, które stworzymy sobie z białych półpłytek. W waszym przypadku może być to nether quartz oczywiście, który jest bardzo biały i bardzo ładny i ewentualnie bardzo elegancki jeszcze, jak ktoś sobie może tam dodać jakąś inną definicję kwarcu. No i tak, schody są tutaj dosyć spore, ponieważ są z półpłytek, a wiadomo, chodząc po półpłytkach, jakby, może inaczej, tworząc ścieżki z półpłytek, po których da się chodzić, będą one zajmowały więcej niż jakby się zrobiło je ze schodków, ale ze schodków z kolei byłyby trochę brzydsze, więc wolę jednak zastosować do tego schodki z półpłyteczek, które są zajebiście modernistyczne i niesamowicie proste. Teraz tak, teraz tutaj powinna być w tym miejscu sypialnia, nawet na zdjęciu zresztą było widać, że tutaj była sypialnia. Poczekajcie, wrzucę zdjęcie. Spójrzmy na piętrze, widać ewidentnie, że tam prawdopodobnie stoi łóżko, tak mi się przynajmniej wydaje, a nad tym łóżkiem jest obraz. No i tam w tamtym miejscu, czyli nad kuchnią, bo na dole z kolei widać kuchnię, tam nad tą kuchnią zrobimy sobie sypialnię i zresztą okno, to balkonowe, tarasowe okno, po prostu to okno na piętrze jakoś tak będzie odpowiednio nastrajało, kiedy człowiek będzie sobie leżał, kiedy będzie leżał sobie w łóżeczku i patrzył przez to okno, także coś na pewno tam wymyślimy. Teraz trzeba się wziąć za robotę i zbudować piętro. W sumie to już je zbudowałem, wystarczyło tylko dodać podłogę, tam na samym końcu widzicie, ta podłoga dzieli się tak jakby na dwa klocki, górny i dolny. Dolny to sufit, górny to podłoga. Mamy na górze panele drewniane, natomiast na dole mamy sufit, jakże umalowany białą farbą. I teraz jeszcze tylko zrobimy sobie bardzo prostą podporę tych schodów, żeby one nie wisiały w powietrzu i wydaje mi się, że takie rozwiązanie jest najlepsze. No i co? No i teraz prawdopodobnie zobaczymy te ściany. Tak, nie jestem przekonany do końca co do tej ściany drewnianej. Nie wiem, czy jej całej nie zrobić z drewna. No ale to może jak skończę dom, to zobaczymy, jak to się będzie komponowało i wtedy podejmę jakąś decyzję. Teraz idziemy dalej. Ustawienie tych dziwnych mebli było dosyć śmieszne, ponieważ w rzeczywistości one są bardzo niskie i bardzo proste, dlatego tutaj co najwyżej można było się jakby posługiwać półpłytkami i schodkami. No i ten, wiecie, nie wiem nawet jak to nazwać, ten fotel, tą leżankę można było zrobić ze schodka i z półpłytki, natomiast tak jakby pufy już z pojedynczych półpłytek. Nie wiem w ogóle po co tu przychodzę, ponieważ nie to mnie powinno teraz interesować. Zajmijmy się raczej częścią, która jest przeznaczona na salon i wypoczynek. Tutaj jeszcze ta ściana jest do skończenia. No i co? No i trzeba zastanowić się dalej, co my tu dalej zrobimy. Co my zrobimy dalej? Przefarbujemy sobie kolejną ścianę na biało i mam taki ciekawy pomysł. Spójrzcie, na razie sobie wykombinuję tu coś z parapetem i za chwilkę pokombinuję z obrazami na tej ścianie, bo właśnie fajnie by wyglądały obrazy na tej ścianie. Nie jeden obraz, lecz dwa. Zaraz zobaczycie, jak to będzie, ile to koloru doda do tego miejsca. A jako, że na Pamplemousse są zajebiste obrazy, to nie należy się bać je dodawać. No i właśnie dlatego, że jest ich dosyć sporo, to lepiej dobrać mniej więcej takie, żeby po prostu pasowały do miejsca, chociaż tak naprawdę większość do siebie pasuje. No i cóż, jeszcze przydałoby się jakieś oświetlenie tutaj.
pół płyteczki glowstone'a, ale bez tych schodków tandetnych. Same pół płyteczki z glowstone'a, najprostsze, najładniejsze. Cud, miód i malina. Zobaczcie, już ten kącik zaczyna wyglądać. Tutaj natomiast już chyba będzie salon, bo tak mi się wydaje, że właśnie tutaj będzie salon, bo w innych miejscach jakoś nie ma, że tak powiem, takiego, wiecie, kącika, żeby ten salon stworzyć. I dobrze, że mamy podwójne ściany, przynajmniej nie będzie problemu z umiejscowieniem plazmy. Mach, proszę bardzo, półeczki na telewizor i tutaj trzeba, zdaje się, z czarnej wełny zrobić jakiś, wiecie, LCD bądź plazmę malinowo. Nic dodać, nic ująć, jeszcze tylko jakiś kwiatuszek by się przydał. I chyba głośniki. Musi być jakiś zestaw kina domowego. Nie może tak być, że tam będzie tak pusto i cicho. Dobrze, weźmiemy sobie kaktusa, dlatego że kaktusy są bardzo modern. Och, tak, są niesamowicie modern. Spójrzcie tylko, jaki fajfus. Zielony ogórek. Pięknie się komponuje tutaj na tle tej całej prostoty. No i jeszcze zobaczymy jukeboxy. Albo te drugie, co to było, notebloki. Gdzie on jest? Kurczę, myślałem, że one teksturę będą miały zbliżoną do tych szafek, ale nie mają. Nie wiem, co mi się w głowie obzdurało. Tutaj głośniczki, tutaj notebloki, szafeczki. Wszystko ładnie, tylko jeszcze oświetlenia brakuje. Oświetlenia w bardzo prostym stylu, czyli lampy zrobionej z glowstone'a oraz kowadła. Exactly. Co by tu jeszcze wymyśleć? Dywan. Zróbmy dywan. Tutaj również musi być dywanik, żeby, wiecie, nie trzymać nóg na zimnej posadzce, tylko zatopić je w ciepłym, głębokim dywaniku. Ale trzeba go oddzielić. Okej. Okay. Niech się miejsce na jogę jakby oddzieli od miejsca do oglądania telewizji. Ta podłoga troszeczkę mnie irytuje. Przydałoby się jakoś ładnie połączyć, tak żeby tych desek z dołu nie było widać. Ale tutaj będzie trudne wyzwanie, naprawdę trudne. Coś mi się wydaje, że chyba i schody przebuduję, ale to może zaraz. Tymczasem piękna półeczka na książki. Chociaż w Minecrafcie nie może być piękna, bo to jest zwykła półka na książki. I do tego może jakiś kwiatuszek. Nie wiem. Doniczkę mamy już, więc nie należy przesadzać z doniczkami, więc trzeba będzie użyć do tego kowadła, czyli większej donicy. I jakiegoś ładnego koloru listków. Podwójny? Nie, pojedynczy. No, całkiem. Idziemy na spacer. Zobaczymy, jak to wszystko będzie teraz przy tym oświetleniu wyglądało w nocy. Weźmy pod uwagę to, że jeszcze nie całe mieszkanie jest oświetlone. Ale chciałbym zobaczyć właśnie ten efekt. No i zobaczcie, chyba smooth lighting mam wyłączony. Na bank mam smooth lighting wyłączony, bo jakoś tak klockowato oświetla. Nawet to teraz widać. O, widzicie? Widzicie? That's what I'm talking about. Jest różnica? Wyłączyłem ten smooth lighting. Właściwie włączyłem, bo miałem ustawiony na zero. Teraz jest elegancko, proszę bardzo. Smooth lighting na maksa 100%, dlatego też jest dużo lepszy efekt, bo było widać te granice pomiędzy klockami, które teraz zostały usunięte. Dobrze, budujemy sobie dalej. Tutaj na razie zbuduję taką prowizoryczną barierkę, która mam nadzieję uratuje chociaż jedno istnienie w tym domu przed połamaniem kości. No i zakamufluję zdeczka to drewno, które jest na górze. Boję się, że troszeczkę będzie się ten biały jakby kant, ten biały próg pomiędzy ścianą a sufitem, żeby on się nie kłócił, ale może jakoś ładnie to rozwiążemy i już chyba widzę, że schody będą do przerobienia, bo jakoś tak one dziwnie się rozchodzą, kończą się na tak jakby na tym oknie tarasowym. Trzeba to przebudować.
teraz będzie z prawdziwą pompą. Zobaczycie, jak będą fajnie wyglądały teraz te schody. Dużo lepiej niż poprzednio. Mimo że zajmą więcej miejsca, to jednak będą robiły więcej pożytku niż poprzednie schody. Dlatego też warto jest próbować różnych rzeczy, żeby osiągnąć tą najlepszą, bądź też tą najbardziej optymalną. No i proszę bardzo, bariereczki, podłogi i zaraz będzie elegancja Francja i zajmiemy się sypialnią. No i tak jak mówiłem, wybierzemy sobie tutaj ten mały kącik do stworzenia sypialni. Nie mamy tu wielkiego pola do popisu, ale nie potrzebujemy również wielkiego pola do popisu. I teraz tak, zbudujemy łóżko, które będzie oczywiście z bloków wełny, natomiast nie będziemy tutaj stawiać tych łóżek dostępnych w Minecrafcie, ponieważ... Czy inaczej, można, ale trzeba się liczyć z tym, że troszeczkę jakby style mogą się kłócić. Ewentualnie zawsze będzie można jakby łóżko minecraftowe wsadzić do środka łóżka, które zbuduję teraz. No ale to już wiecie, to już jest tak jakby dodatek do całej tej zabawy. Teraz zrobimy łóżko trochę bardziej wypukłe, żeby ono ewidentnie wyglądało jak łóżko, a nie jak tam nie wiem ile, 12 klocków wełny. No, pięknie, wybornie. Teraz trzeba się skupić na wystrojeniu całości. Przede wszystkim szafki nocne, coś na może jakieś ubrania, nie wiem, jakieś oświetlenie, kwiatek jakiś. To wszystko trzeba będzie tutaj ustawić. Z tym, że... zobaczmy, co my tu mamy. Obrazy. No, coś takiego. Co wy o tym myślicie? Mi się podoba. No i to chyba jest najważniejsze. Teraz zróbmy coś z tą ścianą tutaj. Coś mądrego. Weźmy sobie półeczki. I zaraz zobaczycie, co mi tutaj fajnego powstanie. Chociaż na pierwszy rzut oka może to trochę wyglądać tandetnie. Ale zobaczycie, jaki piczu ma pomysł. Proszę bardzo, ściana biała będzie. Pyk. Zrobimy let's build ściana w sypialni. Proszę bardzo, pyk, biały kolorek, elegancja Francja. Teraz białe schodki, zrobimy troszeczkę gołębi w tym oknie. Parapeciki. Ciach. Zajebiście to okna, wyglądają, mi się zajebiście podobają, a wy jakie macie zdanie na ich temat? No i zobaczcie, powstała sobie bardzo ładna półeczka, która służy oczywiście do chowania, nie wiem, na przykład pościeli, ubrań nocnych, typu piżamka, czy kto tam, nie wiem, może ktoś śpi na golasa, ale po dodaniu tych okien, schodków, zobaczcie, jak to zaczęło ładnie wyglądać nagle. Zupełnie inaczej. Świetnie. Teraz musimy przedzielić to jakby sypialnię, żeby z lewej strony mieć trochę prywatności i żeby po prostu uciaśnić troszeczkę to miejsce. Nie lubimy otwartych sypialni, przynajmniej ja, bo czuję się tak jakbym na sali gimnastycznej spał, więc zajmijmy się ścianką działową, która będzie niesamowicie modernistyczna. Zobaczcie, udało mi się stworzyć 3 kwadraty połączone ze sobą, które tworzą taką jakby ściankę. Jeszcze tutaj mam taki głupi pomysł, żeby dodać coś na górze i na dole. Może kratę. Żeby to rzeczywiście wyglądało jak cała ścianka. No, tutaj już nic nie musi być, ale... Niech tak będzie, zaszaleję sobie. No, idziemy dalej, proszę bardzo. Tutaj teraz trzeba, wiecie co zrobić? Ja wiem, co zrobimy. Zrobimy tutaj szynę w suficie, a na tej szynie umieścimy taką jakby zasłonę, dzięki której będzie można zasłonić sypialnię w momencie, kiedy ktoś będzie sobie tam harcował na dole, a ja będę chciał się przespać, machnę sobie tą zasłonę i nikt nie będzie patrzył, jak ja chrapię. Pa,
Zajebiście. Zobaczcie, jaka mi zasłona fajna wyszła. To oczywiście taka zasłona, wiecie, taka jakby ściągnięta do boku. Taka imitacja, żeby nie zasłonić całego, bo wiadomo, nie ma zasłon w Minecrafcie, no hello. Ale coś takiego wydaje mi się, że będzie odpowiednie. Na pewno doda swego rodzaju różnorodności w tym miejscu. A tutaj powiedzmy, gdzie dodałem, gdzie skasowałem jedną szybę, a dodałem klocek wełny, będzie imitacja, że ta jakby zasłona upadła na tą szybę. Ta szyba tam jest, ale jej nie ma, bo jest zasłonięta. Tutaj jeszcze kaktusik bardzo ładny, jakieś światło, kurka wodna, żyrandol, czy pochodnie. Pochodnie to są te, takie trochę bardziej prymitywne. Coś by się przydało wykombinować z tym światłem. Ale nie wiem, czy coś mi się uda wykombinować. Zobaczcie, spróbujemy motywu z tym łóżkiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pewnie szpetnie strasznie, ale praktycznie bardzo. Wyobraźmy sobie, że mamy tu sypialnię i sobie przychodzimy spać. Jak ja bym się położył, to bym mógł normalnie wyglądać, jakbym spał w prawdziwym łóżku. Ale chyba to usunę, bo mi się nie będzie tutaj spało. Mi się tu w ogóle nie będzie spało, mi się tu tylko ma budować. Dobrze, moi drodzy widzowie, miło mi było bardzo przywitać was w kolejnym odcinku z serii Tropicraft, w którym to skończyliśmy dom na zewnątrz, jeszcze nie cały, bo jeszcze zostały pewne szczegóły, i wykończyliśmy dom już po troszku wewnątrz. W trzeciej części będziemy dalej go wykańczać w środku i mam nadzieję, że już go wtedy skończymy. A tymczasem ja się z wami żegnam. Siema, nara.